Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o cnocie czystości. Zapraszam. Zaczynając od samego początku, płciowość została dana człowiekowi dla zrodzenia i wychowania potomstwa. To jest pierwszy, fundamentalny, naturalny cel. Tak jak mówi się, że w starożytnym Rzymie w czasie uczt często wychodzono na zewnątrz i za pomocą pawiego pióra stymulowano się w ten sposób, aby zwymiotować, po to, aby móc dalej jeść. W trakcie takiej uczty można powiedzieć, że chciano jak najwięcej skorzystać z tej przyjemności wynikającej z jedzenia, jednocześnie odcinając tą czynność jedzenia od jej zasadniczego celu, a więc od dostarczenia składników odżywczych do organizmu. Podobnie również w przypadku płciowości, również taka sama pokusa się tutaj pojawia. Mianowicie zachowanie samej przyjemności wynikającej z korzystania z płciowości, odrzucając jednocześnie jej zasadniczy, fundamentalny, naturalny cel, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. I tutaj mamy jakby cały szereg grzechów, które właśnie w jakiś sposób kierują się przeciwko zrodzeniu potomstwa lub przeciwko jego wychowaniu. Oczywiście te, które kierują się przeciwko zrodzeniu, naturalnie kierują się również przeciwko wychowaniu, bo wtedy po prostu nie ma już kogo wychowywać. A więc przeciwko temu zrodzeniu potomstwa, a więc przeciwko temu fundamentalnemu, zasadniczemu celowi ludzkiej płciowości kierują się wszystkie grzechy przeciwko czystości w samotności. Tutaj również oczywiście antykoncepcja, aborcja, wszystkie rodzaje współżycia seksualnego, które nie mogą naturalnie doprowadzić do poczęcia, chociażby homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te grzechy przeciwko czystości kierują się właśnie przeciwko zasadniczemu celu płciowości, dla którego ona w ogóle istnieje, czyli zrodzenie potomstwa. I Kościół naucza, że takie grzechy naturalnie są grzechem ciężkim, dlatego że wykorzystują tą siłę, która została dana w bardzo konkretnym celu i która jest rzeczą absolutnie fundamentalną, która jest rzeczą bardzo ważną dla życia społeczeństwa ludzkiego i robi się z niej tylko taką zabawkę po to, aby znaleźć jakąś tam przyjemność, jednocześnie nie chcąc spełnić tego zasadniczego celu. Mogą być również grzechy, które są przeciwko wychowaniu potomstwa, a nie bezpośrednio przeciwko jego zrodzeniu. Jest to przede wszystkim współżycie pozamałżeńskie, czyli również przedmałżeńskie. Otóż, aby stworzyć dla dziecka dobre warunki do wychowania, do wzrostu, do rozwoju, potrzebny jest ojciec i matka. I tutaj wszystkie badania, wszystkie doświadczenia jasno to potwierdzają, że przeciętnie dzieci, które wychowują się z ojcem i z matką, mają po prostu lepszy start. Przeciętnie jest tam mniej depresji, mniej różnego rodzaju problemów rozwojowych, lepsze wyniki w nauce, mniej patologii i tak dalej, i tak dalej. Patologii w przyszłym życiu tego człowieka. Czyli jest to rzecz prostej statystyki. Do rozwoju człowiek faktycznie potrzebuje ojca i matki, do dobrego, zrównoważonego rozwoju. Człowiek potrzebuje ojca i matki. Oczywiście wielokrotnie zdarza się tak, że człowiek będzie się wychowywał właśnie w niepełnej rodzinie. Oczywiście, że takich sytuacji może być mnóstwo z bardzo różnych powodów i to jest rzecz zupełnie zrozumiała. Natomiast to, że czasem z jakiegoś powodu tak się zadzieje, to nie znaczy, że można samemu stwarzać taką sytuację. Czyli jakby naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby stworzyć temu dziecku tak dobre możliwości, warunki do rozwoju, jak tylko jesteśmy w stanie. Dlatego jest potrzebne, aby współżycie płciowe podejmować dopiero po tym, jak kobieta i mężczyzna wzajemnie przysięgli sobie wierność, że się wzajemnie nie opuszczą aż do śmierci. To jest taka gwarancja, jaką można w tej sytuacji mieć, to znaczy wzajemnie, uroczyście dane słowo, że będą ze sobą razem po to właśnie, aby wychować swoje potomstwo. I to dopiero stwarza jako taką pewność, że faktycznie ta rodzina właśnie będzie tym dobrym
gniazdem, dobrym ogniskiem dla wychowania potomstwa. Czyli dopóki tego wzajemnego przyrzeczenia nie ma, oczywiście ma bardzo łatwo może dojść do tego, że dziecko nie będzie się wychowywało w pełnej rodzinie. Wszystko to, co mówiłem, to były jak na razie uczynki. Natomiast Pan Jezus mówi, że kto by pożądliwie spojrzał na niewiastę, już się dopuścił z nią w sercu cudzołóstwa. O co chodzi? Oto rzeczywiście nie tylko uczynki mogą być grzeszne. Gdy świadomie i dobrowolnie chcemy popełnić grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie chcemy popełnić grzech ciężki, już go popełniliśmy. I oczywiście tak samo jest również w przypadku grzechów przeciwko czystości. A więc świadoma i dobrowolna chęć popełnienia takiego grzechu przeciwko czystości już jest grzechem przeciwko czystości. I z racji, że ta pożądliwość jest bardzo silna, dosyć łatwo te uczucia mogą popchnąć człowieka właśnie do takiego pragnienia. Oczywiście ta świadomość i dobrowolność nie jest od razu. To nie jest tak, że uczucie od razu jest świadomą i dobrowolną chęcią popełnienia grzechu. Bynajmniej, ale łatwo takie uczucie, jeśli się z nim nie stawia się mu oporu, to bardzo łatwo może ono doprowadzić właśnie do takiej chęci popełnienia grzechu, która już tym grzechem będzie. I bardzo łatwo, udając się w okazję, lekkomyślnie, wystawiając się na obrazy, słowa, oddając ją myślom, które łatwo mogą doprowadzić do takich pożądliwych myśli, możemy się właśnie lekkomyślnie wystawić na grzech ciężki. Więc nie można chcieć, świadomie i dobrowolnie chcieć popełnić grzechu, dlatego musimy uważać również na nasze myśli i jak najbardziej nie wolno również innych prowadzić, prowokować do grzechu przez na przykład nieskromne mowy i czy to przez nieskromne stroje, nieskromne zachowanie, nieskromne żarty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy również pewną odpowiedzialność. Pamiętajmy o tym, że z myśli bardzo łatwo wyrastają również uczynki. Nie oznacza to, że jakaś myśl się pojawia, to nawet jeśli ona skłania nas do grzechu, to nie oznacza, że to od razu jest grzech. Ale należy tutaj mieć się na baczności, nie wchodzić w takie myśli, dlatego że nie oddawać im, dlatego że bardzo łatwo mogą one zaprowadzić właśnie do takich nieczystych pragnień, gdzie człowiek już łatwo może ulec i świadomie i dobrowolnie zachcieć popełnić taki grzech. Nawet jeśli to będzie właśnie tylko teoretycznie, jednak mimo wszystko może to już być grzech i to nawet grzech ciężki. Jeśli świadomie i dobrowolnie chcemy, jesteśmy gotowi popełnić grzech. I bardzo łatwo jest tutaj właśnie, ze względu na siłę tych pożądliwości, bardzo łatwo jest grzech, dlatego też tak często, czy stosunkowo często mówi się o tych grzechach, nie dlatego, że są one najcięższe, ale dlatego, że bardzo łatwo jest ulec tym pożądliwościom, gdyż są po prostu tak bardzo silne. Tutaj jeszcze dwa słowa o szkodliwości wszystkich takich wyzwolonych tez, ideologii, które głoszą, że współżycie płciowe, że nie powinno być ograniczone w żaden sposób przez małżeństwo i tak dalej, i tak dalej, w ten czy w inny sposób, a więc wszystkie te idee, ideologie, tezy, które wynikają z rewolucji seksualnej, mamy ich dzisiaj bardzo dużo i niektóre z nich bardzo żywotne, wszystkie one są śmiertelnie niebezpieczne dla społeczeństwa. Już sama rewolucja seksualna była śmiertelnie niebezpieczna dla społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wyrabia się w społeczeństwie przekonanie, jeśli głosi się, że współżycie płciowe nie jest związane z zrodzeniem i wychowaniem potomstwa, że nie jest po to, aby zrodzić i wychować potomstwo, że jest przede wszystkim po to, aby było przyjemnie, a potomstwo to już jest rzecz gdzieś tam drugo czy trzeciorzędna. Głosząc takie nauki, wpycha się ludzi po prostu w rozpustę, w nieczystość. Czym to się kończy? Kończy się tym, że dzieci jest niewiele, a te, które są, żyją w rozbitych rodzinach. Są wychowywane nie przez właśnie w pełnej rodzinie. Czym to się kończy? Tym, że mamy ujemny przyrost demograficzny, a te dzieci, które są, mają mnóstwo różnego rodzaju
dysfunkcji, mają po prostu to, o czym wcześniej już mówiłem, mają zły start, utrudniony start. Ze względu na to, że wychowały się w tej niepełnej rodzinie, nie miały ojca i matki. I jeśli dzieci jest niewiele, a te, które są, wychowują się w takich związkach, no to społeczeństwo po prostu musi upaść. Takie społeczeństwo chyli się ku upadkowi. Możemy to zobaczyć za naszą zachodnią granicą bardzo wyraźnie w przypadku Niemiec, gdzie przyrost naturalny od dawna jest już ujemny i po prostu takie społeczeństwo za 20-30 lat będzie już musiało ulec w demokratycznym głosowaniu innemu. Tutaj mamy za naszą zachodnią granicą bardzo rozwijające się społeczeństwo arabskie, które za 30 lat będzie w stanie przegłosować w demokratycznych wyborach na przykład prawo szariatu w Niemczech. Prosta rzecz, prosta konsekwencja. Przychodzą inni, których jest więcej, którzy mają zdrowe, silne rodziny, mniej lub bardziej, to oczywiście bynajmniej tego nie ich pod tym względem nie gloryfikuje, ale mając te wielodzietne rodziny, po prostu będą silnym społeczeństwem, które będzie w stanie zdominować dotychczasowego gospodarza na tych ziemiach, a może się to wydarzyć również znacznie mniej pokojowo, może się to zdarzyć bardzo przemocowo. A więc jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo przetrwało, to musimy dbać o czystość w narodzie. Musimy traktować wszystkie idee, które głoszą, że współżycie płciowe, seksualne nie jest związane, nie jest po to w pierwszej linii, aby zrodzić i wychować potomstwo. Wszystkie takie tezy należy traktować jako śmiertelne zagrożenie dla naszego społeczeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.